he's no good to me dead. Czołem waszmościom i waszmościanką, z tej strony Warhapper. W dzisiejszym odcinku wrócimy troszeczkę do tego, co lubię, czyli do kolekcjonerstwa. Mam nadzieję, że się wam spodobały poprzednie odcinki i w dzisiejszym odcinku przesiedzicie sobie mój kolejny album. A tutaj zacznie się bardzo sentymentalnie. Otóż, ta karta oto tutaj w niebieskiej, jasnej koszulce, kumoterstwo z, jakby nie patrzeć, za głową na grafice, to moja pierwsza karta do gry Veto. Żeby wam nieco przybliżyć, jak to się stało, że ta karta była moją pierwszą kartą. Otóż kupiłem sobie Ogniem i Mieczem na komputery, pewnie tylko wyszło na komputery z tego co wiem. I otwierając to cudowne pudełko, zaczęła się moja przygoda w 2008 czy 2009, w 2008 roku chyba, zaraz jak wydali tą grę na pewno. Otworzyłem sobie to cudowne pudełko z tą cudowną grą, która już się troszeczkę niestety zestarzała. I w środka wypadła karta Kumoterstwo. Od razu się zainteresowałem, co to za karta, o co w niej chodzi, skąd ona pochodzi, nawet jest tutaj data, 2008 rok, z boku na Kumoterstwie, nie wiem czy wy to zobaczycie. W każdym razie karta zaintrygowała mnie na tyle, że wszedłem na stronę, przeczytałem sobie co to jest Veto. Okazało się, że jest to wspaniała dla mnie wręcz gra, bo akurat wtedy byłem bardzo mocno wciągnięty, świeżo po przeczytaniu Potopu. Zawsze uwielbiałem oglądać Ogniem i Mieczem, zresztą kto nie lubi oglądać Ogniem i Mieczem. I wciągnąłem się, kupiłem starter i tak już to poszło, że nagle teraz siedzę tutaj i do was gadam. To taka może sentymentalna historia, już nie będziemy przedłużać. Tutaj jest taka pierwsza strona, ona jest dosyć dworska. Otóż Kumoterstwo, moja pierwsza karta, zaczęło się niby jakby od dworskich, ale od razu wybrałem Radziwiłłów w pierwszej kolejności. Jednakże ta karta zawsze zostanie w moim sercu. Wojciech Bieczyński, to jest z racji tego, że to Wojciech, musiałem go mieć oczywiście. Wojciechów w grze aktualnie jest trzech, w tym jeden ja. Haha, sukces jakiś. Tutaj Andrzej Kmicic, Babinicz, jako że uwielbiam Potop i uwielbiam Kmicica, musiał się znaleźć też Kmicic Dworski. Dalej mamy Rochforta. To jest chyba, tak, on jest z podstawki, więc to jest jakby taki pierwszy Rochfort. I ten Rochfort, uwielbiam go za jego charakterystyczną postać, za to kim jest i za to wspaniałą opaskę na oku. No i tutaj Plessis de Richelieu, czyli kardynał Richelieu. Znamy go dobrze z Trzech Muszkieterów. Otóż Veto ma o tyle ciekawie, że jakby zgrywa się w czasie z Trzema Muszkieterami i oni w Vecie występowali. Dla mnie to było wręcz świetne połączenie. Szkoda, że karty nie wyszły jeszcze w języku francuskim. Wtedy by na pewno więcej osób w to chciało grać. No wiadomo, pobożne życzenia, żeby wyszły w języku francuskim. Tutaj widzicie takie karty promocyjne, że tak powiem. Przerzucimy sobie to dalej. I tutaj, uwaga, lekka cenzura. Tutaj się zaczynają kobiety. W moim drugim klaserze zbieram tutaj wszystkie kobiety i wszystkie karty do kobiet, jakie się tylko dało. Poczytając od ladacznicy najstarszej, widzicie, tu jest stara grafika, tu jest nowsza. Na stos, to jest dosyć ciekawa karta, która mówi, że zabij niewiastę od razu. Pani Twardowska, bo gdzie diabeł nie może, tam babę poślanie, to będzie gdzieś dalej chyba. Dąż do postaci, nie zaznacza się, aby zagrać przymierze. Nieważne. Rzeczpospolita Babska, dąż do karty frakcji. Na koniec fazy gry za każdą niewiastę kompanii zyskujesz kreskę z puli wspólnej, czyli one stawały się jakby sławne. Comber Babski, to już możecie troszeczkę znać. Tutaj Varium Semper Femina w dwóch kopiach. Jeszcze nie mam okazyjnego babskich porządków, ale się nad tym będę powoli zastanawiał i zabierał. Tutaj macie pierwszy Frauzimmer, który mówił, że wszystkie niewiasty mogą wyzywać na pojedynki i w nich uczestniczyć.
Czyli zmieniał odwrotność tego, co mamy teraz zapisane. I każda niewiasta w grze otrzymywała plus 2. Obecny frałcymerek, widzicie, jest nieco podobnie narysowany, ale już jest minus 1. Dla niewiast minus 1 jest dworski. Babiniec robił z faceta babę, że tak powiem. Tutaj mamy takich dwóch panów, co do niewiast się tyczą trochę. Oczywiście tutaj powinni się jeszcze pojawić państwo z nowych dodatków. Rajfur. Rajfur mógł być wyzywany na pojedynki tylko przez niewiasty. I może wyzywać na pojedynki tylko niewiasty. Więc to jest taka bardzo super postać, która może agitować, jeżeli przeciwnik nie ma niewiast i to niebezpiecznych niewiast. Ale tutaj jest coś ciekawszego. To jest Barduk Bey. Tak, ja go nazywam takim zaproszeniem Alfonsem Osmańskim, który wyciągał z kredensu, jak widzicie, niewierne niewiasty i brało się ją do dworu. A teraz właśnie przejdźmy do tych niewiernych niewiast. Tutaj mamy Noemi, Tanerę i Hadise. Może powiem tylko o Tanerze. Tanera jest o tyle ciekawą postacią, że kłóciła między sobą Sarmatów. Otóż tą panią wtasowywało się w kredens i natychmiast się biły dwie postacie. Takie troszeczkę w chwili obecnej mamy teraz, jak to się nazywa, Casus Belli u Wiśniowieckich. Ona była takim Casus Belli, tylko że to nie była replika, to po prostu się działo. Więc na to nie było generalnie praktycznie obrony. Tutaj dalej oczywiście kontynuujemy niewiasty, te piękniejsze i te mniej piękniejsze osmańskie. No i tutaj przejdziemy do jednej z bardziej znanych niewiast. Amanda. Amanda, bardzo charakterystyczna grafika, jak widzicie. Na pewno ją nieraz widzieliście gdzieś u mnie, albo przynajmniej gdzieś tam w internecie, jak szukaliście coś o Veto. Amanda była też ciekawą postacią, bo można było ją wystawić pod kontrolą przeciwnika i on za nią płacił co rundę 2 dukaty. Taki kasożer na kobietach jakby. Chorpyna, nie muszę tłumaczyć. Matka Kuraż, stara, ona się tam tyczyła do jakichś wozów markietańskich, nieważne. Chciałem zwrócić Wam uwagę bardziej na Zofię Golską. Otóż Zofia Golska to jest jedna z najbardziej mrocznych kobiet w historii Veto. Była niewiastą Rembajłą. Kładło się na niej znaczniki. Za każdy taki znacznik jej szabla rosła o 2, a jak się miało już 3 znaczniki, to mogła wyzywać. Czyli generalnie pani sobie stała na stole, jeżeli nie uwaliliśmy jej na samym początku, albo nic z nią nie zrobiliśmy, to przeciwnik miał problem, bo nagle rosła taka zosieńka i mogła wyzywać na pojedynku, jak już miała 10 szabli i była jeszcze rembajłem, więc generalnie sprzątała stół. Agnieszka Machówna, Clara Milley Lacris. Tutaj jest... mam panią... jak ona się nazywa? Panią Marię... Matko Bosko, już zapomniałem, jak ona się nazywa. Rochatyńską. Tutaj jest nałożona na nią karta okazyjna, której szukam sobie aktualnie powoli. Dama dworu, starościanka, skrytobójczyni, też jedna z mocniejszych postaci w Veto. Krystyna Waza, tu jest wzorowana, zdaje się, na Lady Justinie, czyli Justynie, przepraszam, Maj na pewno, ale Kwaśniowska. Maj, Kwaśniowska Maj, czyli to jest żona tak zwanego Maja, bardzo znanego gracza w Veto, który już aktualnie, przynajmniej aktualnie, nie pogrywa. Od jego nazwiska wzięło się Majkarts, czyli taka już też troszeczkę podupadająca strona niestety, bo na chwilę obecną nie działa tak, jakbym by sobie każdy to życzył. Tutaj jest przepiękna grafika ponownie Zofii Golskiej. Ona tu już przeszła do troszeczkę takiej bardziej pasywnej zdolności. Widać, że miała dużo wspólnego, bo to ta sama rysowniczka Burda rysowała. Przepraszam. Burda, tak. Burda, Karolina Burda rysowała te obie panie, zdaje się. Tak jest. Tutaj już coś, co możecie już bardziej kojarzyć z aktualnych sezonów, czyli Pałcymelka, Służka. I zaczynają się panie z sojuszów. Otóż widzicie, Ruscy mieli taką paskudną babę Marfię Narszkinę, ona tam dawała coś do pojedynków. Aha, że można było do niej podłączyć dowolną liczbę sztychów.
i wyjmować się w trakcie pojedynków w replice. Ta pani z kolei negowała odrzucanie towarzysza. Maria Habsburg już znacie. I tutaj przejdziemy sobie już do bardziej, że tak powiem, niesojuszniczych, frakcyjnych pań. Anna Lachadowska, żeby nie było, że ta pani jest jakaś nowa w weto, ona oczywiście tutaj była już w charakternikach dodana, jako wilczyca. I wtedy już mogła wyzywać na pojedynki. To chyba była jedna z nielicznych niewiast, które mogła wyzywać na pojedynki. Strasznie mi się podoba Anna Stadnicka ze względu na grafikę. Ona tu wygląda na taką strasznie okrutnica i ona aż tutaj kapie tą okrutnicą, taką zołzą z tego obrazka. Oczywiście tutaj można wspomnieć o Adriannie Mutu, która jest jedną z bardziej znanych postaci ze względu na to, że w sezonie Szpiegów i Dyplomatów zrobiła z niewiast istne potwory, którym się nie dało prawie nic zrobić. Tutaj jak widzicie stara i dobra Baśka, siostra sobie pana, czyli Gryzelda Wiśniowiecka w dwóch wersjach, tutaj bardziej pobożnej, tutaj troszeczkę taka bardziej dworska, że tak powiem. I tutaj mamy wspaniałe niewiasty, ciąg dalszy wspaniałych niewiast z Wiśniowieckich też. Oczywiście nie mogło zabraknąć Kianiny Kurcewiczówny. Nie wiem czemu Heleny jest tak mało, albo ja nie mam jakiejś innej karty chyba, zdaje się. Anna Bożebohata w dwóch wersjach, może teraz też wróci w nowym dodatku, oby. Tu jest Marianna Habsburg w służbie dworskich, jak widzicie. I tutaj się zaczyna taka historia podobna, bo większość postaci na początku była zdefiniowana jako jakaś, w jakiejś frakcji sobie służyły, a potem się poodrywały jakby w trakcie gry i stały się albo bezfrakcyjne, albo sojusznicze. Wyszły po prostu jakby z frakcji. Tutaj musicie niestety mi wybaczyć, ale kilku kart jeszcze mi brakuje. Anny Murnickiej jeszcze nie mam w tej starej wersji, bo to jest wersja okazyjna i pan nam Kazimiera jest też w wersji rarytasowej. Ostatnio mi się udało zdobyć tą oto panią. Jak możecie zobaczyć, tutaj panie z dworskie, było ich dosyć sporo, bo jak wiadomo, dwór damami stoi, że tak powiem. I tutaj mamy dalej Annę Zuzannę de Bes, Annę Marię de Cornel i kolejną mocną panią, która to machała dobrze szablą i nie tylko, pani Anna Firley, jedna z mocniejszych postaci wiśniowieckich. A tuż obok niej kolejna mocna postać, Katarzyna Goss. Tutaj nie ma oczywiście wszystkich niewiast. Niektórymi aktualnie gram, niektóre wyciągnąłem i coś z nimi robię. Ale staram się to mniej więcej jakoś tam uzupełnić. Także dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego odcinku troszeczkę sentymentalnego, troszeczkę o niewiastach. Jak widzicie, w następnym odcinku tutaj na stronie obok zobaczycie sobie większość panów Żydów, że tak się wyrażę. Nie bij Żyda, Żyd się przyda. Na koniec może powiem coś głupiego. Dzięki śliczne za to, że jest Was coraz więcej, że mnie słuchacie i lajkujecie przede wszystkim filmiki. No i tyle, nie będę Wam już truł o tym. Miłego dnia życzę, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, hej!